Ja miałem odwagę wetować wtedy, kiedy uważałem, że to jest ważne dla jakości prawa stanowiącego, a nie dla konkretnego środowiska politycznego. To jest miara odpowiedzialności za Polskę. To jest miara zrozumienia roli prezydenta w kraju. Nie powoływanie się na ciągłe weta i na specjalistę od kur. Proszę Państwa, muszę Państwu coś jeszcze opowiedzieć. Kiedyś w jednej miejscowości tacy sami panowie krzykacze najpierw protestowali, a potem przyszli sobie robić ze mną zdjęcia. Więc chciałem Wam powiedzieć, możecie zrobić te zdjęcia i bez tych wrzasków. I tak przegracie, bo Polacy nie chcą wrzasków, nie chcą awantury. Chcą współpracy, chcą bezpieczeństwa, nie chcą awanturników, nie chcą tych, którzy tylko psują, bo pamiętają doskonale, jak tak samo protestowali przeciwko reformie samorządowej, tak samo protestowali przeciwko członkostwu Polski w Unii Europejskiej, a dzisiaj tam jeżdżą, żeby tam pracować, żeby reprezentować w Parlamencie Europejskim. Na tym polega wielkość naszego programu, że my proponujemy to, co Polsce służy, a nie szkodzi. Szkodzi wrzask, szkodzi specjalista od kur, szkodzi ten, który chce, aby wszystko wetować, co chodzi, fruwa i się rusza. Proszę Państwa, wygramy! Proszę o Wasze głosy 10 maja! Nasza jest przyszłość! Bo my chcemy Polski nowoczesnej! My nie chcemy specjalisty od kur i specjalistów od weta! A teraz, proszę Państwa, będę miał przyjemność spotkać się z Państwem, podać rękę, uścisnąć, uśmiechnąć się. Możemy się uśmiechać, widząc i słysząc specjalistów od kur, bo dzisiaj przyszłość polega na... Przyszłość to specjaliści od zgody, od bezpieczeństwa, od rozwoju Polski. Czas specjalistów tylko od kur i od wrzasku minął.